Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dla jednych była marzeniem, dla innych codziennością, dla wszystkich aspiracją. Przez dwie dekady pozostawała busolą polskich przemian. Mobilizowała do politycznej transformacji i społeczno-gospodarczej modernizacji. Wielu przeżywało radość i dumę, kiedy jej flagę wciągano na maszt w maju 2004 roku. Przez wiele lat cieszyła się poparciem wielu. Widocznym w sondażach, choć nie zawsze bezwarunkowym. Więcej Europy. Czym więcej jej mieliśmy, tym wydawało się, więcej jej było potrzeba. Dziś stała się zarzewiem niepewności. Wielu ogłosiło ją wręcz źródłem zagrożeń, bardziej niż ziemią obiecaną. Jej flaga dla niektórych jawi się jako wulgarny gadżet, a nawet ci, którzy dostąpili zaszczytu Karolińskiej Nagrody za zasługi dla Europy i europejskiej jedności, zdają się dziś wątpić w jej atrakcyjność i przekonują do sceptycyzmu wobec euroutopii. Nawet potomkowie jej ojców założycieli namawiają do powrotu do jej twardego jądra. Co się stało z Europą? Co się stało Europie? Co się stało z Europejczyków wiarą w Unię Europejską? Jak i gdzie odnaleźć ją na nowo? To są tematy naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Krzysztof Blusz, jestem polskim Europejczykiem, a naszymi gośćmi dzisiaj są Sylvie Kauffmann, profesor Jan Zielonka i Ivan Krastev, osoby, których przedstawiać długo nie trzeba. Wszystkie, proszę Państwa, mają coś wspólnego ze sobą. Iwan napisał nie tak dawno o sobie, ja teraz to spróbuję przetłumaczyć na język polski jeszcze. Nie jestem specjalistą od integracji. Jestem ekspertem, ale raczej od rozpadu. Wiem, jak rzeczy upadają. To jest to, co studiowałem całe moje życie. Pracowałem nad Bałkanami i wiem, jak one upadły. A przed tym studiowałem Związek Sowiecki, który także upadł. Jan Zielonka od wielu, wielu lat przygląda się imperium, także europejskiemu imperium, i sam zastanawia się nad tym, czy Europa skazana jest na upadek. Sylvie Kauffmann była nagradzana wielokrotnie za cykl swoich korespondencji i reportaży o imperium, które ugodzone 11 września próbowało powrócić do równowagi. I to jest, proszę Państwa, najlepszy w promieniu kilku tysięcy kilometrów kapitał intelektualny, który możemy dziś wykorzystać, aby zadać te kilka kluczowych pytań. And this is obviously my first question. Now I'll switch to... Teraz pierwsze pytanie. Przełączam się na angielski, więc proszę się przełączyć na wersję polską i będziemy już trzymać się angielskiego przynajmniej przez 45 minut, żebyśmy nie przełączali się między polskim a angielskim nieustannie. Czy już doszło do abdykacji Europy? Czy doszło do abdykacji w kontekście marzenia europejskiego? Czy ten kryzys, którego doświadczamy, jest inny niż inne kryzysy na świecie? O co chodzi w tym kryzysie Unii Europejskiej? Kryzys strefy euro, imigracja, wzrost, brak wzrostu, imigracja, terroryzm, obawy na temat modelu europejskiego, deficyty demograficzne, bunt przeciwko instytucjom. Czy jest to kryzys Europy, czy jest to kryzys demokracji, czy jest to kryzys imperializmu, czy jest to kryzys kapitalizmu? Jak z nim sobie radzić, jak z niego wyjść? I zacznę od Iwana. Iwan, pierwsze 5 minut dla niego. Ja nie będę marzycielem, ponieważ kiedy ludzie marzą, to przeważnie po prostu śpią. Natomiast spróbuję powiedzieć o 3 punktach, które zwłaszcza dla mnie są bardzo istotne i pomogą nam zrozumieć, co się dzieje. No i to rzeczywiście to moje doświadczenie z rozpadem jest istotne. Jeżeli mamy parę, która się rozwodzi, czy to jest istotne, czy wcześniej któreś z nich się rozwiodło? Zadaję to pytanie, ponieważ tak to wygląda w Europie Wschodniej i Zachodniej. I wschodniej, i relacjach pomiędzy zachodnią i wschodnią Europą. To, co się wydawało w historii, bardzo stabilne, bardzo często upadało z dnia na dzień. I to doświadczenie nas niestety kształtuje. I to doświadczenie musi dyktować naszą debatę na temat kryzysu w Europie. Na pewno coś nie tak dzieje się z Unią Europejską. I jeżeli coś nie tak będzie się dalej działo, to największym tutaj stratnym będą kraje centralnej i wschodniej Europy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przykład. Jeżeli mamy bezpośrednie doświadczenie rozpadu, no to boimy się, odczuwamy coś w rodzaju déjà vu. Boimy się, że to wróci, że to jeszcze raz się pojawi. Widzimy, że pewne rzeczy nie działają. Słowenia, Chorwacja, kraje bałtyckie. Widzimy tam pewne symptomy właśnie tego rozpadu. I jedno z ryzyk jest takie, że nasze rządy mogą wybrać polityki i te będą się zabezpieczać w tych politykach. Będą wybierać te polityki, które dla nich będą optymalne, ale niekoniecznie dla Europy będą one optymalne i mogą doprowadzić do rozpadu. I to może również eskalować dalej ten kryzys, z którym mamy do czynienia. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia zdarzenia. Zdarzenie w postaci referendum brytyjskiego, które będzie miało bardzo istotne konferencje. Jeżeli źle pójdzie z psychologicznego punktu widzenia, to poczucie, że coś jest nie tak z Europą i że mamy rewers tego trendu historycznego, będzie obecne. Ale mam nadzieję, że nie dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii. Jeżeli będzie głosowanie na tak, pozostanie w Unii Europejskiej, to i tak zostaje to poczucie w Europie. Wielu ludzi w innych krajach europejskich będzie chciało decydować też na ten temat. Było takie badanie, 10 dni temu pokazały się wyniki i w tych wynikach pokazuje się wyraźnie to, że w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej wyniki referendów, a w zasadzie referendum samo zostało uznane za kluczową rzecz przez bardzo wiele, 10 krajów, a mianowicie uznano, że te referenda będą potrzebne. Jeżeli chcemy popełnić samobójstwo jako Unia Europejska, no to umieśćmy w naszych planach referendum. Ludzie głosują w referendach w specyficzny sposób i w sposób, który jest często nieprzewidywalny. Jeżeli poddajemy referendum kwestię Unii Europejskiej, to kwestionujemy zasady całego projektu europejskiego. Można powiedzieć, że te referenda powtarzające się mogą stać się samospełniającą się przepowiednią. Tutaj powinniśmy często mówić, że ten stan, który jest teraz, to jest stan naturalny, że nie powinniśmy dyskutować nad nim, nie powinniśmy poddawać go dyskusji i kwestionować go tak, jak to się dzieje w Wielkiej Brytanii. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, jest związana z kryzysem imigracyjnym. A wpływ tego kryzysu na pozostałe kwestie jest widoczny. I jest jedna zmiana w skali makro, która została spowodowana przez ten kryzys. Jeżeli wrócimy do badań opinii publicznej dotyczących wsparcia dla Europy Wschodniej ze strony Europy, to zobaczą Państwo, że ludzie tutaj ufają Brukseli bardziej niż swoim własnym rządom. Mówią na przykład w Bułgarii, że nie wiem, co oni tam dokładnie robią, ale na pewno robią to lepiej niż nasi politycy. Ludzie ogólnie rzecz biorąc czują, że Bruksela jest większym sojusznikiem niż ich władze narodowe. Jeśli chodzi o to, jak wygląda podejście do tych kwestii bardzo wrażliwych związanych z imigracją, no to tutaj dochodzi do zmiany, a mianowicie ludzie o wiele bardziej wrażliwie podchodzą do kwestii migracji niż do tych poprzednich kwestii politycznych. A zatem została utracona ta symetria zaufania. Już wiele lat przewidywano temu, że to łagodne podejście Unii Europejskiej będzie prowadziło do problemów, które teraz doświadczamy. Czy Europa jest skazana na rozpad? Panie profesorze, kiedy napisałem książkę, wiele osób pytało, dlaczego zadaje pan to prowokacyjne pytanie, czy Europa jest skazana na rozpad? No i podaję im tę odpowiedź akademicką. Mianowicie mam dowody i to z tych dowodów wynika. No i oczywiście trudna jest moja odpowiedź po bardzo wyczerpującej odpowiedzi Iwana, ale trzeba by najpierw zdefiniować, co to znaczy porażka, co to znaczy rozpad. Rozpadł się Związek Radziecki i to przecież nie była porażka, został zamieniony na coś innego. No ale mówiąc bardziej poważnie, jestem Europejczykiem i tak się czuję. Jeżeli spojrzą Państwo na mój przebieg kariery, na moją identyfikację też narodową, to tak mogę sobie powiedzieć. I to się stało naturalnie, mimo tego, że sam jestem też rozwodnikiem. Ale problemy tego typu pojawiają się, kiedy partie albo raczej strony nie są w stanie dyskutować o różnicach i nie są w stanie się zmieniać. A mianowicie trzymają się swoich złych nawyków. I co dość zabawne, jeżeli spojrzymy na rozwody, takie wśród ludzi, no to ta grupa wiekowa, która się rozwodziła, to są ludzie, którzy teraz dobiegają do 60-tki. I to chyba jest główny problem. Unia Europejska odniosła duży sukces, ale w pewnym momencie nie była w stanie dostosować się do zmian. Jeżeli zadadzą Państwo pytanie, kiedy była ostatnia głęboka reforma Unii Europejskiej, to był ten projekt Konstytucji Unii Europejskiej, który zresztą się zakończył porażką. I od tamtej pory mieliśmy porozumienie fiskalne, które można powiedzieć, że to było porozumienie fiskalne narzucone przez duet Merkozy. No i każdy sobie z tego zdaje sprawę. Można powiedzieć, że aplikowaliśmy aspirynę na bardzo istotne problemy. Aspirynę bardzo lubię, zwłaszcza jeżeli wypiję wcześniej zbyt wiele Chianti dobrego, ale nie możemy dawać aspiryny na bardzo poważne problemy, tak jak to się dzieje w Europie. No i oczywiście nie możemy obwiniać Unii za wszystko to, co się dzieje nie tak w naszym życiu. Ja na pewno Unii nie obwiniam o moje rozwody. Ale kryzys kapitalizmu i Europy nie może zostać rozwiązany przez samą Europę. Na pewno Gdybyśmy nie mieli innych problemów, no to byłoby trudniej je rozwiązać, ale są też także inne problemy. I chodzi o znalezienie sposobu na współpracę w ramach Europy, bo wszyscy się czują tak niezależni, że ciężko im współpracować, ale nie ma innej opcji niż współpraca. Nie można myśleć o tym w tych kategoriach, że pozbieramy zabawki, wrócimy do krajów narodowych i wszystko wróci do normy. To nie będzie takie bezproblemowe. A więc jeżeli uważamy, że musimy się integrować i musimy robić to w różny sposób, w różnych czasach, ponieważ świat się zmienił. Od ostatniej reformy traktat z Maastricht doszło do rewolucji politycznej w Europie Wschodniej. Mieliśmy do czynienia z globalizacją, projekt wspólnego rynku, jednego rynku, no i rewolucja internetowa, 3 rewolucje. A więc demokracja nie może w XXI wieku działać tak, jak działała w epoce papirusów. No i to samo dotyczy modelu integracji. Ci, którzy prowadzą Europę, na przykład pan Tusk, mówi bardzo często, jeżeli ktoś ma wizję, to powinien iść do lekarza. No to co to jest za lider? To jeszcze bardziej się denerwuję na Junckera, jak słyszę, że mówi, wiemy, co trzeba zrobić, ale jak to zrobimy, to nas odwołają ze stanowiska. W demokracji interesy to są interesy publiczne. One muszą być negocjowane z opinią publiczną przez elity. A w Europie takiego mechanizmu negocjacji nie ma. I w pełni zgadzam się z Iwanem, że te referenda to nie tylko najmniej inteligentny sposób podejmowania decyzji, ale także jest to konflikt, referenda powodują konflikty, można powiedzieć. W Wielkiej Brytanii obiecano, że to będzie festiwal demokracji, a okazało się, że jest to po prostu szaleństwo polityczne. W referendum nie ma przestrzeni dla kompromisu, nie ma przestrzeni dla negocjacji. I tutaj może na chwilę przejdźmy do Sylwii. Sylwii, byłaś tutaj, kiedy rozpoczynały się nasze transformacje. Pamiętamy 4 czerwca 1989 roku. No i przez ostatnie 25 lat obserwujesz uważnie to, co się dzieje w naszej części Europy i niedawno Istvan Bibos i jego kolektywna, zbiorowa neuroza, zbiorowa nerwica, przywołałaś ten termin 20 lat po szczycie wyszehradzkim. Dochodzi do sytuacji, w której kraje czwórki wyszehradzkiej określają nowego swojego wroga, nowego swojego przeciwnika. Jak ty to widzisz? Jak to wygląda w twoich oczach? I może jeszcze jedno pytanie związane z tym, co się zdarzyło niedawno w Austrii przed wyborami prezydenckimi. Ostrzegałaś mianowicie, że musimy uważnie i poważnie spojrzeć na tego typu sytuacje, bo Austria to nie były kraje nowej Europy, to była część starej Europy. Jak wygląda w takim razie ta dynamika, która się naszym oczom pokazuje? Wspomniał pan o 1989 roku i to prawda, że byłam tutaj w tym miejscu i chciałabym trochę czasu poświęcić, żeby podzielić się z Państwem tym wspomnieniem. Otóż tak naprawdę był to taki dzień, który przedstawił pewną cezurę, bo my pamiętamy oczywiście upadek muru berlińskiego, ale wspomnijmy ten 4 czerwca, to był słoneczny, piękny dzień. i były obrady okrągłego stołu, była cała ta kampania. To nie było nic szczególnie imponującego, efektownego. To był proces, żmudny, trudny proces. 4 czerwca, dzień taki jak dziś. Ludzie poszli po prostu do urn głosować, nic spektakularnego, ale już 5 czerwca, wczesny ranek, ja wówczas pracowałam dla gazety, która wychodziła wieczorami, w związku z czym musiałam wcześniej pojawić się w pracy i o tej 5 nad ranem, 5 czerwca poszłam na Plac Konstytucji, gdzie jest ta knajpka, niespodzianka, która stała się nieoficjalną siedzibą Solidarności i była tam taka czarna tablica naprzeciwko drzwi. Myślę, że w tej chwili to jest ten sklep Orange sieci komórkowej. No i oni tylko tam dopisywali kolejne liczby. I około 6 nad ranem było już jasne, że to było miażdżące zwycięstwo Solidarności. Mówimy tutaj o marzeniu. To było marzenie, które się naprawdę spełniło. Niezwykły kontrast to był pomiędzy właśnie taką próbą zbudowania tych na wpół wolnych wyborów, kampania, która się toczyła, wyborcze, która w tym uczestniczyła, która wspierała tę kampanię. I nagle okazuje się, że król okazał się nagi. Stało się oczywiste, że demokracja wygrała, że komunizm poniósł klęskę. I nie stało się to z dnia na dzień. Oczywiście czekało nas kolejny wówczas proces, ale już widać było jasno tę prawdę. To było jasne jak dzień, klarowne. I 7 lat później Polska i inne też, kilka innych krajów dołączyło do Unii Europejskiej. Już wcześniej dołączyli państwo do NATO, a później była Unia Europejska, członkowstwo w Unii. I celem tych członkowstw było coś równie klarownego, jasnego. Również ten cel był jasny. Pamiętam mojego przyjaciela, który ze mną rozmawiał w tego dnia, kiedy nowe kraje dołączyły do Unii Europejskiej. On mi powiedział, teraz jestem Europejczykiem, moje dzieci też są Europejczykami. Co to znaczy być Europejczykiem? Co to znaczyło wówczas, w tamtych czasach? I 7 lat później już nie wiemy, co to znaczy. Wtedy było to jasne, teraz już nie wiemy. Bo kraje, których obywatele nie zadają sobie aż tylu pytań, nie zadawały sobie tych pytań wówczas, co to znaczy być Europejczykiem i po prostu tego nie drążyły. Teraz podnoszą bunt, tak jak właśnie o tym mówił Bibos. Kilkadziesiątek lat temu właśnie mamy do czynienia z tym neurotycznym niepokojem tych małych państw, które są pochłaniane przez te większe. I Bruksela czasami jest porównywana albo do Hitlera, Boris Johnson w Londynie takie paralele tworzy, czy też do Związku Radzieckiego sprzed rozpadu. No, takie porównania też mają miejsce, ale jeżeli chodzi o myśl polityczną, no to wiele nam mówi, bo jedną rzeczą jest właśnie to marzenie i to marzenie gdzieś jeszcze się tli. Kiedy patrzymy na Majdan na przykład, dla ludzi, którzy byli na Majdanie, to był przecież bardzo potężny ruch. W 2013-2014 roku to marzenie to była właśnie Europa, ten sztandar europejski. I kiedy myślimy sobie o tym, to jest też takie dołączenie do tego systemu wartości wyznawanych przez kraje demokratyczne. Więc to marzenie wciąż gdzieś jest, żywe, ale gdzieś nam trochę uciekło. I myślę, że trochę tak się rozmyło, wyparowała kamfora. Unia Europejska tak naprawdę przegrała tę walkę o serca, umysły, jak to mówią Stany Zjednoczone. I myślę, że tak naprawdę dzisiaj Unia Europejska, członkowie Unii Europejskiej mają taką bardzo utylitarną wizję Unii Europejskiej. Bruksela jest postrzegana jako mechanizm, który pozwala forsować pewne interesy państw członkowskich bez wypowiadania sobie nawzajem wojny. To jest po prostu jedno wielkie lobbowanie. I myślę, że pewnie tylko członkowie, założyciele mają jakieś takie pojęcie o tym wspólnym dobru, które wynika z tworzenia tego rodzaju Unii Państw. Ale poczucie solidarności ogólnie rzecz biorąc gdzieś wyparowało. Już go nie ma. I myślę, że to są takie spostrzeżenia, które możemy poczynić obecnie. A dlaczego tak się stało? No cóż, wiele powodów można by tutaj wymienić, chociażby rewolucje, o których mówił Jan. Problemy o charakterze strukturalnym, które dręczą Unię Europejską. Trzeba je rozwiązać, trzeba się z nimi skonfrontować. Nie chciałbym, żeby nasza rozmowa toczyła się wokół kryzysu cały czas. Może pytanie teraz dotyczące ostatniej interwencji Unii Europejskiej. Członkowie, założyciele są teraz postrzegani jako ci, którzy, i tutaj będę cytował to, co Państwo napisali, oni mają wszystkie korzyści, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie czerpią z tego stanu rzeczy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to te korzyści zostały uzyskane właśnie od państw członkowskich, od tych państw założycieli, ale oni też nie robią wystarczająco dużo, żeby zadbać o propagowanie tych kluczowych wartości Unii Europejskiej, na których ona wyrosła, propagowaniu jej dziedzictwa. Czy to jest postrzegane jako właśnie ta przepaść, kluczowy element, czynnik przepaści między wschodem a zachodem? To coś nowego? Czy może wracamy tutaj do czegoś, co już było? Myślę, że jeżeli chodzi o członków, założycieli Unii Europejskiej, to oni mieli swoją własną motywację, żeby stworzyć zręby Unii Europejskiej. Oczywiście mówiliśmy o rzeczywistości powojennej, o tym silniku, motorze Unii Europejskiej francusko-niemieckim. Jeżeli chodzi o poszerzenie Unii Europejskiej, które nastąpiło dziesiątki lat później, to tutaj już była zupełnie inna dynamika na świecie, ponieważ było inaczej. Mówiliśmy przecież o krajach, które były kiedyś częścią byłego Związku Bloku Sowieckiego, które to jakby wpłynęło na tę międzynarodową organizację Europy. Więc wydaje mi się, że kiedy mówimy o członkach, założycielach, kiedy ja mówię, że oni wciąż mają to poczucie wspólnego dobra, to jest moje subiektywne odczucie, ponieważ jestem Francuską i myślę, że widzę w tych relacjach niemiecko-francuskich wciąż tę silną więź, to poczucie, że musimy być razem, trzymać się razem w tej organizacji, w ramach tej organizacji, jaką jest Unia Europejska. Ale jeżeli chodzi o stosunek do tych spraw nowych członków Unii, to jest coś zupełnie innego i też inaczej trzeba to traktować. Myślę, że tutaj nie przykładaliśmy wystarczająco dużo uwagi różnym przesłankom, które należy tu uwzględnić. Musimy zwrócić uwagę na niepokoje tych państw Europy Środkowej, ponieważ ich lęki, ich obawy, ponieważ oni mają za sobą nieco inną historię, jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku. Myślę, że nie zastanowiliśmy się odpowiednio głęboko nad konsekwencjami upadku komunizmu. Przecież to jest zupełnie nowe doświadczenie. Tu mówimy o demokracjach, które powstały po dziesięcioleciach opresji komunistycznej, więc musimy to też uwzględnić. To jest oczywiście bardzo skomplikowane złożenie. Widzę, że obaj panowie chcieliby się tutaj odnieść odwrotem do tego, o czym była mowa. Myślę, że to jest jedna z tych metodyk, którymi posługiwali się właśnie członkowie założyciele, ta solidarność. Francuzi i Niemcy zawarli takie porozumienie, jak integrować, ale jakby nie pomyśleli o tym, co będzie dalej, co będzie po zjednoczeniu Niemiec, po upadku bloku sowieckiego, a rozmiar ma to znaczenie. Tak wygląda to rzeczywiście w życiu. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Na przykład Holendrzy mogą razem z Belgami być postrzegani jako członkowie założyciele, ale tak naprawdę nic razem nie zrobili. Tak naprawdę działali troszkę przeciwko sobie. I mogę tutaj opowiedzieć sporo historii z mojego okresu holenderskiego. Więc cały czas mamy te organizowane te spotkania członków założycieli. Chodzi o to, żeby wywrzeć presję na Niemcy, żeby oni obrali nieco inny kurs działania. Więc moim zdaniem wiele z tych czynników, wiele z tych kwestii, polegają na tym, mają taki specyficzny charakter. Otóż Unia Europejska nigdy nie skonfrontowała się tak naprawdę z Berlusconim, a z kolei też już konfrontuje się z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, więc mamy takie wybiórcze podejście. To nie jest problem tylko, że jesteśmy inni. Pamiętajmy, że przecież życie polega na radzeniu sobie z tymi różnicami. Problemem jest ten model integracji, który jest warunkowany państwami narodowymi, który jest siłą napędową, są państwa narodowe. Czyli chodzi tu o przekazanie tej siły do całego centrum Unii Europejskiej, bo inaczej mieliśmy do czynienia ze zbiorowym samobójstwem państw członkowskich i oni nie są w stanie się wycofać. To jest jak ten wielki bank, który po prostu nie może sobie pozwolić na bankructwo. No może tutaj się zatrzymajmy, ponieważ to jest dokładnie temat naszej dyskusji. Chciałabym oddać głos Iwanowi, żeby też mógł się wypowiedzieć. Czy jesteśmy rzeczywiście tacy różni? Jeżeli chodzi o różnice, to jesteśmy w erze Lady Gagi i to jest bardzo ważne. Ale jest jedna różnica strukturalna pomiędzy Zachodem a Wschodem, którą musimy poważniej potraktować. Jeżeli chodzi o integrację europejską na Zachodzie, to było ono skutkiem upadku państw narodowych. Chodziło tutaj o sojusz pokonanych. Oprócz może Zjednoczonego Królestwa, które było zwycięskim krajem, które dołączyło po II wojnie światowej właśnie do Unii Europejskiej. A więc myślę, że stąd się to wzięło, właśnie ze względu na tę porażkę państw członkowskich. Jedna wizja została zastąpiona drugą wizją, którą była integracja europejska, czyli to marzenie o suwerennym, zintegrowanym państwie. Zawsze to marzenie tam było. Ono nie było jasno wyrażone, nie pojawiało się może na wyborach, ale ono było zawsze obecne. I w momencie, kiedy zaczął się kryzys europejski, zobaczyliśmy, że ono powraca. Myślę, że dobrze byłoby teraz pomyśleć o tych nowych rządach w naszym regionie, trochę jak o drugim pokoleniu imigrantów. Pierwsze pokolenie zawsze stara się być świętsze od świętych, to znaczy bardziej europejskie od Europejczyków. Integracja pokazuje, że możemy rzeczywiście być lepsi niż Europejczycy, ale drugie pokolenie imigrantów to już jest problem tożsamości. To już jest problem z poczuciem bycia traktowanym jako obywatel drugiej kategorii. I myślę, że tym jest podszyty kryzys Unii Europejskiej. To wracamy tu do 1989 roku. Mamy nie tylko na wschodzie, ale też na zachodzie, ponieważ mamy ten koniec historii i było takie pojęcie, że Zachód zmieni wschód, ale czy rzeczywiście oni tego chcą? To tak nie działa. Wszystkie te koncepcje dotyczące końca historii, to jest ten wiek naśladownictwa, że naśladujemy zachodnie normy, zachodnie standardy i to jest źródłem też problemów. Czy problemem Unii jest Polska? Na Węgrzech możemy lubić tylko, co tam widzimy, ale to jest dziedzictwo poprzedniego rządu. Zupełnie zrujnowany, zbankrutowany kraj. Problem polega na tym, dlaczego takie wybory zostały dokonane. Nawet jeżeli ktoś odnosi sukces, bo myślę, że to też o to chodzi, jeżeli ktoś odnosi sukces, to to budzi zawiść, bo naśladownictwo jest asymetryczną relacją i zawsze będzie powodowało, generowało konflikty. Więc tak naprawdę przez to naśladownictwo wschodu, zachodu mamy te problemy. Może teraz oddamy głos też naszym gościom na widowni, tak żebyśmy mogli zastanowić się nad pytaniami, które chcą Państwo tutaj zadać naszym panelistom. Możemy poruszać najbardziej kontrowersyjne kwestie, więc jeszcze 10-15 minut i będziemy mogli otworzyć sesję pytań. No, ale teraz chciałbym jeszcze oddać głos naszym panelistom i przejdźmy do następującej kwestii. Gdzie możemy odbudować tę wiarę w Unię Europejską? Gdzie są te obszary, które mogą naszą wiarę nam przywrócić? Bo już była mowa o tej integracji, ale moje pytanie jest następujące. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby szukać jakby uzasadnienia Unii Europejskiej poprzez te doświadczenia wojny, przez pryzmat debaty brytyjskiej rozmawialiśmy o kryzysie uczestnictwa i o tym Iwan też pisał i Jan również, czyli ten bunt przeciwko elitom, który jest kluczowym czynnikiem jakby erodującym Unię i też kryzys gospodarczy. Bo tutaj znowu mamy to pragnienie dobrobytu, prosperity, które jest siłą napędową naszych działań i tego odnowienia być może wiary w Unię. Zatem czy mamy teraz taki sposób, żeby wydobyć się z tej pokrętnej logiki, czyli suwerenne państwo versus zintegrowana Unia? Nawet Donald Tusk, który na ostatnich uroczystościach powiedział, że należy pożegnać się z tą utopią. Utopią, która polega na tym, że mamy Unię suwerennych państw, że tak naprawdę że Unia będzie miała szansę w ogóle swoje wartości przeszczepić na inny grunt. Czy co? Mamy w takim razie zupełnie zrezygnować z tej iluzji tego, co mamy wspólnego? Czy też mamy zaakceptować wszystkie te różnice z ich konsekwencjami? Czy możemy czerpać siłę z naszych różnic? Iwan, ty pierwszy. Zaczynamy od rzeczy oczywistych. Były cztery filary Unii Europejskiej, o których wszyscy mówili. Pierwsza, wspólne wspomnienia, pamięć wojny. A niedawno opublikowano w Niemczech takie badania, które mówią o tym, że 16-latki twierdzą, że za czasów hitlerowskich dobrze broniono prawa człowieka. Po prostu historia ta zanika, ta świadomość zanika, to wspólne doświadczenie już nie istnieje. To nie znaczy, że jest nostalgia za tym okresem, ale to po prostu niewystarczające wspólne poczucie tej pamięci. Ponadto zewnętrzne zagrożenia. Ten konflikt, kiedy się zaczął na wschodzie Ukrainy, to Europa zareagowała w ten sposób. No, bardzo źle, ale z drugiej strony może dojdzie do jakiejś konsolidacji. Nie doszło. Paradoksalnie Unia Europejska ma możliwość skonsolidowania wobec Putina, którego Rosja, można powiedzieć, że jest tym brzydkim krajem, ale ten potencjał konsolidacji związany z działaniami Rosji nie został wykorzystany przez Europę. No i w końcu mamy argument prosperity. Argument takich Junckerów, który mówi o tym, że to dobrobyt legitymizuje Unię Europejską. Ale przecież mamy kryzys. Europejczycy, 60% z nich, więcej niż 60% twierdzi, że dzieci będą miały gorsze życie niż oni. I mówię o tym, ponieważ paradoksalnie jedność Unii Europejskiej będzie w większym stopniu pochodziła z tego faktu, że nie mamy jakichś wspólnych poglądów czy wspólnych wierzeń, ale też nie ma odwrotu do krajów narodowych. Nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że nie ma do czego wracać. Spójrzmy na gospodarkę, jak wyglądają gospodarki. Ten poziom integracji jest tak daleko posunięty, że na poziomie retorycznym możemy mówić tyle, ile chcemy o powrocie do krajów suwerennych, ale już nie ma tych krajów suwerennych. Może Stany Zjednoczone, może Chiny, może takie kraje, których rozmiar jest kontynentalny. Teraz żyjemy i borykamy się z inną iluzją. Nie lubimy stanu obecnego, status quo, ale nie umiemy też wymyślić przyszłości. I tu pojawia się problem różnic. I to chyba jest największy problem elit europejskich, mianowicie te... Mianowicie powiedziano, nie traćmy tego kryzysu, nie marnotrawmy tego kryzysu, wykorzystujmy go do zmian na lepsze. Jakiś czas temu to zadziałało, takie podejście, ale teraz ono nie działa, dlatego że jest kompletny brak zaufania do elit. I to jest rzecz ciekawa, ponieważ te elity, które teraz mamy, to są chyba bardziej kompetentne elity niż te, które były w przeszłości. Dlaczego ludzie tak ich nie lubią? Jeden z powodów jest taki, że ludzie mają opcję wyjścia. Elity nie walczą o dobro swojego kraju, tylko po prostu prowadzą. I można powiedzieć, że po kryzysie europejskim, po kryzysie w Grecji, to podejście negatywne do elit jeszcze bardziej się zaostrzyło. I widzimy w związku z tym bardzo silny ruch w całej Europie, który jest ruchem nacjonalizacyjnym, ale nie nacjonalizacji zasobów, ale nacjonalizacji elit. To, że się w niektórych krajach nie mówi w jakimś obcym języku, to może być nawet przewaga w niektórych krajach. Bo na przykład jak ktoś nie mówi w obcym języku, to nie pojedzie do Brukseli. I ludzie to wiedzą. I to jest ważne dla ludzi. Ludzie chcą takich elit, które w czasie kryzysu będą z nimi na dobre i na złe. No i niestety tak to wygląda i to jest rzecz problematyczna. Populiści zdominowali politykę i Bruksela działa trochę pod ich wpływem, a sama Bruksela jest technokratyczna. No tak to jest, niestety. Muszę to przyznać, że tak to wygląda. Nic mi innego nie przychodzi do głowy. Iwan ma zupełną rację, mówiąc o tym, że jest to legitymizacja związana z wydajnością, sprawnością. Jak wszystko jest dobrze, to to jest dobre podejście, ale przecież nie zawsze jest piękna pogoda. I potrzebujemy innego typu legitymizacji po to, żeby ludzie trzymali się tego projektu europejskiego, kiedy są gorsze czasy, kiedy się borykamy z trudnościami. Wolałbym partycypację obywateli. Możemy mieć jakieś więzy kulturalne, możemy mieć charyzmatycznych przywódców, ale nic z tego nie jest obecne i dostępne w aktualnej Unii Europejskiej. No i kiedy się zepsuła ta pogoda, kiedy sprawy poszły w złym kierunku, no to zaczęło się źle dziać. I po upadku banku Lehman Brothers, kiedy wszystkie rządy europejskie zdecydowały, że z dnia na dzień w zasadzie bez zbytnich konsultacji, że wykupią, pomogą jednemu sektorowi, konkretnie sektorowi finansowemu, i zdecydowali, że rachunek za to zapłaci zwykły podatnik, i wszystkie te banki międzynarodowe zostały uratowane na szczeblu międzynarodowym. Jeżeli podejmie się taką decyzję, no to co to jest za zaskoczenie, że mamy taką sytuację jak Hiszpania, gdzie z 12% do 25% wzrosło bezrobocie, a w Niemczech cały czas jest ono bardzo niskie, na poziomie 5%. No to jest naturalne, że będą takie że będzie takie poczucie w społeczeństwie. Oczywiście, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to nie możemy się dziwić konsekwencjom. Nie wiem, jak wyprostować tę sytuację. No pewnie jakieś negocjacje międzyrządowe. Wierzyciele nie chcą, żeby dłużnicy mówili, co robić z ich pieniędzmi. To jest rzecz bardzo prosta. W Grecji zresztą było referendum na ten temat. Tak. Ale spójrzmy na wynik tego referendum. Jedynym sposobem wyjścia z tego kręgu jest zmiana pewnych zasad, pryncypiów integracji. I ta zasada, jedna z nich brzmi, że kraje mają monopol na integrację. EU jest zmonopolizowana przez kraje narodowe. Wracam właśnie, przyjechałem z Amsterdamu. I tam podpisano taki pakiet amsterdamski i po raz pierwszy miasta europejskie w tym pakiecie, w tym pakcie zostały uznane za aktora, za ważny czynnik sprawczy w Unii Europejskiej. Czynnik, który kontroluje jakieś ważne zasoby. No więc pytanie brzmi, na jakiej planecie żyjemy, bo jak pojedziemy na jakąkolwiek konferencję innowacyjną, wzrostową, ekologiczną, migracyjną, to miasta tutaj odgrywają kluczową rolę. Mega miasta 80% wzrostu generują wszędzie, tam lądują ci migranci czy imigranci. I to tam trzeba szukać pragmatycznych rozwiązań, można też iść w innym kierunku i powiedzmy szukać rozwiązań pomiędzy państwami, jeśli chodzi o zmiany klimatu, ale przecież są też firmy, które współdziałają bardzo mocno właśnie w tych mega miastach, a więc musimy uporać się z tym monopolem państw i zdecydowanie postawić na integrację funkcjonalną, nie tylko terytorialną, ponieważ w integracji funkcjonalnej nie ma tych uniwersalnych, schematycznych rozwiązań. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego na przykład Węgry mają tyle do powiedzenia, jeśli chodzi o ruch morski i handel morski, co Włochy. No to nie jest zbyt sensowne. Więc decentralizacja potem, elastyczność. Nad tym wszystkim można myśleć i o tym rozmawiać. Powiedziałbym, że to może nie jest perfekcyjne rozwiązanie, to co ja proponuję, ale przynajmniej ta rozmowa się powinna odbyć. Dyskusja na temat tego, czy możemy lepiej współpracować, bo na razie to jest tak, że jest szczyt organizowany, potem następny o rzeczach, których nie da się łatwo rozwiązać. Na przykład szczyty na temat kryzysu na Ukrainie, kryzys euro, kryzys imigracyjny. I za każdym razem mamy tweety publikowane przez polityków, piękne zdjęcia i żadnych rozwiązań. Bo gdybym zadał państwa, czy sądzicie, że Grecja zwróci swoje długi, albo kto myśli o tym, że Turcja rozwiąże problem imigracyjny? Kto myśli, że Rosja odpuści wpływanie na republiki bałtyckie? No to wiadomo, że te odpowiedzi są oczywiste. A co ty myślisz o przyszłości Unii Europejskiej, o przetrwaniu Unii Europejskiej? Gdybyś mogła także umieścić to w szerszym kontekście, ponieważ masz doświadczenie związane z tymi ostatnimi zdarzeniami podczas kampanii amerykańskiej, prezydenckiej. A więc te tak więc można powiedzieć, że Hofer, nowy prezydent Austrii, nie trafił na pierwsze strony gazet, a z kolei amerykańskim to, że Hofer nie został prezydentem Austrii, nie trafiło na pierwsze strony gazet, natomiast kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych częściej trafia na pierwsze strony gazet. Tak, rzeczywiście po tej stronie Atlantyku mamy przyrastającą falę populizmu, nacjonalizmu, ale mamy także w Stanach Zjednoczonych bardzo silny ruch trumpizmu. I oczywiście są one odmienne, natomiast są inne korzenie, inne systemy polityczne, które towarzyszą tym zjawiskom w Unii Europejskiej i w Stanach. Mamy różne źródła problemów, ale ogólnie rzecz biorąc w świecie zachodnim mamy do czynienia z wielkim złością, wściekłością i lękiem oraz obawą klas średnich, klas pracujących. To jest zatem coś, co musi zostać głęboko przeanalizowane. No, jest to swego rodzaju właśnie ta rebelia przeciw elitom. Na pewno jest to istotny czynnik związany z tym, co się dzieje. A jeśli mówię o elitach, no to także mamy na myśli nas, media, think tanki, polityków, uniwersytety. My musimy lepiej sobie poradzić z zajmowaniem się tym, tą złością, tą wściekłością, tą rewoltą, tą rebelią. Oczywiście jest problem globalny i w ramach tego problemu mamy problemy konkretne europejskie. Podobało mi się to porównanie z Lehman Brothers i z kryzysem bankowym. No tak, za duża, żeby się rozpadła. Rzeczywiście Unia Europejska egzystuje, działa i jesteśmy tak powiązani, że w sumie ten krok wstecz nie jest możliwy. Jakaś pauza jest możliwa. Musimy zaczerpnąć głęboki oddech, zastanowić się, co się dzieje i zastanowić się nad tym, jak iść dalej. Ale dużym błędem byłoby po prostu zrobienie tej pauzy i przeczekanie jej bezczynne. Czekanie na lepsze dane z rynku pracy, lepsze dane finansowe, lepsze dane z Grecji związane z zadłużeniem i tak dalej. Szukanie innych rozwiązań albo czekanie na inne rozwiązania. To byłby błąd. Musimy wykorzystać ten głęboki kryzys po to, żeby poddać ponownej ocenie cały projekt europejski, nasze relacje między sobą oraz mamy takiego profesora Masz Martisz, który mówi o tym, profesor prawa, który mówi o tym, że koncepcja westfalska, koncepcję westfalską trzeba zmienić na solidarną suwerenność. I to mi się spodobało, ponieważ no, mamy takie organizacje, które są pluralistyczne, a Unia Europejska jest wyjątkowa w tym sensie, że jest, można powiedzieć, zbiorem różnic i szanuje różnice pomiędzy krajami. Nie wiemy, jak dobrze szanować te różnice i to jest część problemu, ale razem mamy duży wpływ. Zobaczmy, kara śmierci w Stanach Zjednoczonych. Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych ma coraz mniejsze poparcie i jest coraz rzadziej wykorzystywana. I Europejczycy odegrali w tym swoją rolę. To jest też ta wartość, która przyświeca w Europie ludziom, że wierzymy w to, że to nie jest rzecz dobra, kara śmierci. Organizacje pozarządowe, rządy, parlamenty, małe stowarzyszenia obywatelskie. Bardzo dużą presję wywieraliśmy na przykład w Europie na firmy farmaceutyczne, żeby nie eksportowały leków używanych do wykonywania kary śmierci. To była bardzo silna, oddolna inicjatywa. Kolejny przykład zmiany klimatu. Tutaj to jest przykład tego, że Unia Europejska jako całość może pokazać swoją moc, swoją siłę na zewnątrz. I nad tym musimy pracować, musimy zmienić tę narrację. No, oczywiście to brzmi banalnie, ale bardzo często koncentrujemy się na tych rzeczach negatywnych, a nie radzimy sobie z mówieniem o tych rzeczach pozytywnych. No i jeszcze jedna kwestia, mianowicie imigracja. Zgadzam się z Iwanem. To jest punkt zwrotny dla naszego świata, dla historii nowożytnej Europy. Bardzo istotne wydarzenie o potencjale transformacyjnym. Ale co się tak naprawdę dzieje? Część Europy już jest multietniczna, z kolei jedna część Europy była wykluczona z tych wielkich ruchów demograficznych, była za żelazną kurtyną i tak dalej, a my w Europie Zachodniej nie jesteśmy w stanie komunikować krajom Europy Centralnej, że to jest rzecz dobra, bycie krajem multinarodowym. Bardzo dobrze na zachodzie Europy idzie nam właśnie pokazywanie tych porażek związanych z polityką imigracyjną, ale nie pokazujemy plusów, czyli dyskryminacja, to pokazujemy, segregacja, to pokazujemy, ale powinniśmy, tak uważam, i nie jestem, tak mi się wydaje, za bardzo naiwna, powinniśmy pokazywać tę dodatkową wartość wynikającą z przemieszania etnicznego, z przemieszania kulturowego, ze zróżnicowania kulturowego, które mamy w zachodniej Europie. I na pewno w zachodniej Europie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji musimy lepiej sobie radzić, pokazując pozytywne aspekty imigracji. I na pewno musimy też zrezygnować z tego dyskursu, który pokazuje, że nasza etniczność jest lepsza niż inne. Zarządzanie tymi różnicami jako źródłami naszej przyszłości w Europie, to na pewno będzie ten obszar dyskusji zażartych w ramach Unii Europejskiej. W tym kraju słyszeliśmy już wiele pomysłów związanych z tą koncepcją. Pojawiły się takie nowe centra, można powiedzieć, myśli w Europie, które inaczej podchodzą na przykład do kwestii Brexitu niż ten mainstream. Czasem jest to chęć ucieczki od problemów na arenie krajowej. No i musimy odejść od tej kwestii binarnego rozróżnienia i musimy wpłynąć na wody polifonii, gdzie jest bardzo wiele różnorodności, gdzie jest wiele bardzo współdziałania pomiędzy krajami suwerennymi, które mogą uratować ten sposób projekt europejski. Teraz chciałbym otworzyć tutaj pole do pytań, komentarzy. Widzę, że już Państwo podnoszą ręce, a więc prosiłbym właśnie o zadawanie pytań. Proszę się o przedstawienie się, żebyśmy wiedzieli, kto mówi, potem pytanie. Andrzej Kopczyński. Chciałem się spytać, czy Unia Europejska jest przygotowana na rozwód z Wielką Brytanią? To znaczy, czy są jakieś plany awaryjne na wypadek, gdyby Wielka Brytania zaakceptowała ten rozwód? Dziękuję pani bardzo, panu bardzo i widzę panią nad panem chyba, nad panem jeden, dwa rzędy. A jeszcze mamy tutaj pana, tak? Dobrze. Przepraszam bardzo. Nazywam się Wojciech Pomykały, jestem profesorem filozofii i pedagogiki. Mnie trochę dziwi pewien brak w tych wstępnych głosach takiego problemu, mianowicie izolacji problematyki Unii Europejskiej od tego, co się szerzej na świecie dzieje, a zwłaszcza o wzrastającej roli Chin. Tymczasem w dużej mierze Chiny będą w najbliższym czasie decydować też i o losach Unii Europejskiej, chociaż to pośrednio wydaje się pozorne. Chociażby z tego powodu, że Unia jest w głębokim kryzysie, nie tylko z powodów strukturalnych wad, ale też i z tego powodu, że głęboko przeżywa współczesny kapitalizm kryzys. Zarówno w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, jak i Stanów Zjednoczonych. I co jednocześnie się odbywa w warunkach dość dynamicznego wzrostu Chin, chociaż głoszono nie tak dawno, że już się załamały, to jednak Chiny utrzymują gigantyczną dynamikę rozwoju powyżej 6%, a na przestrzeni prawie 30 lat 10% utrzymywały. Tym bardziej, że, Chiny będą bezpośrednio wywierały wpływ na przykład na Europę Środkową. Jest taki program chiński 11+, który powoduje, że będą olbrzymie inwestycje w tej części Europy, które być może będą też dla losów Unii całej europejskiej miały pewne znaczenie. Chciałbym, żebyście państwo tego ustosunkowali. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze pani kilka rzędów wyżej. Bardzo proszę. I ostrzegam teraz prawą stronę sali. O, jest pan minister Onyszkiewicz, już dostrzegam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Katarzyna Wężyk. I have a question. Gdyby była pani uprzejma bliżej trzymać mikrofon, dobrze, okay. Żeby słyszeli. Okay. Can you hear me? Okay, I have a question to Ivan. Słyszą mnie państwo? Mam pytanie do pana Krastewa dotyczące referendów, ponieważ powiedział pan, że to będzie samobójstwo dla Unii Europejskiej, ale to jest trochę jak zaklęty krąg, bo jaki jest też powód, dla którego Unia Europejska straciła serca i umysł, rząd duszy w Europie, bo może dlatego, że instytucje podejmowały pewne decyzje za plecami obywateli. Nie było to do końca demokratyczne, więc nie dając obywatelom państwa do cieszenia się z ich praw demokratycznych może nie być najlepszym pomysłem. Może to właśnie daje głos populistom, którzy podważają ideę istnienia Unii Europejskiej. Więc jakie tutaj mamy w ogóle, to jest, nie jest najlepsza alternatywa. Więc mamy ten kryzys, ponieważ te wartości niestety nie są w pełni respektowane. Trzeba tutaj przecież zarówno wyjść naprzeciw krajom, które są wierzycielami i tym, które są dłużnikami. Czyli jaka tutaj jest ta droga, którą należy obrać? Mam po pierwsze jeden komentarz. Kiedy mówimy o debatach o Unii Europejskiej, to często mamy takie rozróżnienie, które się wykonuje, które się podkreśla pomiędzy starymi państwami członkowskimi, tą starą Unią, a nowymi państwami członkowskimi, głównie pochodzącymi z byłego Związku Bloku Sowieckiego. Ale jest jeszcze jedna grupa. To są kraje, które również mają pewne problemy z demokracją. I mówię tutaj o Hiszpanii, mówię tutaj o Portugalii, czy nawet do Grecji do pewnego stopnia. Do jakiego stopnia te kraje spowodowały zmianę w Unii Europejskiej. Ich wejście do Unii wywołało zmianę w Unii Europejskiej. Bo mamy tu takie pytanie, padło pytanie, co się stanie, jeżeli nastąpi Brexit. Moje pytanie jest następujące. Co się stanie, jeżeli Wielka Brytania zdecyduje się zostać w Unii, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie, kiedy myślimy o takim porozumieniu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, cała koncepcja tej postępującej integracji Unii Europejskiej została niejako porzucona. Co to znaczy? Czy faktycznie Unia Europejska Będzie tą Unią wielu prędkości i pójdzie w dywersyfikację. No już mamy ten jeden klub, Euroklub, ale może będziemy mieć takie twarde jądro, kilka różnych grup wpływów różnych prędkości w Unii Europejskiej. Głosy, które się już zgłaszają. W kolejnej rundzie wrócę do panów. Dobrze, a teraz... Back to the gentleman who wants to ask the question in a moment, but first let's go back to the panelists. Tak, zatem mamy tutaj bardzo istotne pytania. Jeżeli chodzi o Zjednoczone Królestwo, to chciałbym, aby Jan się wypowiedział. Czy ten plan B, ten plan awaryjny, jeżeli będzie Brexit. No i też pytanie pana ministra Onyszkiewicza, czyli co się stanie, jeżeli tak naprawdę Brytyjczycy będą chcieli zostać w Unii Europejskiej, bo to też nie jest często pojawiające się w dyskursie politycznym pytanie, bo jest ten apetyt na powrót do epoki sprzed euro, sprzed Unii. I to być może też spowodowało tę sytuację, którą mamy teraz. Jeżeli chodzi o referendum, to Cameron zwołał to referendum po to, żeby swoją partię zunifikować, bo ona w tej chwili przeżywa poważny kryzys i ryzyko tutaj jest utraty przez niego pracy, nawet jeżeli wygra referendum, więc już są też napięcia ze Szkocją. Zatem z mojego punktu widzenia nie wygląda to jak inteligentny sposób, żeby osiągnąć swój cel. I też nie ma żadnych dowodów, że ta umowa, którą udało mu się wynegocjować z Unią Europejską, zmieni jakoś podejście tych jeszcze zdecydowanych obywateli w Zjednoczonym Królestwie, bo jest już taka sytuacja, że wiele osób w krajach Unii Europejskiej myśli, że jeżeli to Wielka Brytania może mieć takie specjalne relacje z Unią, to dlaczego my nie możemy? Na przykład w Austrii jest takie pytanie, dlaczego my też nie możemy mieć takiej sytuacji, że mamy imigrantów w naszym kraju i oni nie mają żadnych praw do zasiłku, do jakiegoś specjalnego traktowania. Nie możemy mieć takiego porozumienia, więc już stała się szkoda, mleko się już wylało. I myślę, że tak naprawdę w tej chwili Unia Europejska nie ma planu B, nie ma planu awaryjnego z bardzo prostego powodu. Częściowo dlatego, że nie rozmawiają ze sobą, więc to musimy też zrozumieć. Ci liderzy praktycznie ze sobą nie rozmawiają i w tej chwili nie mam czasu, żeby o tym mówić szczegółowo, ale są dowody na to, że tak jest w istocie. A z drugiej strony też chodzi o to, że gdyby teraz powiedzieli oni, że jest jakiś plan awaryjny, to wówczas wzmocniłoby to pewnie tę grupę, która chce wyjść z Unii Europejskiej. To by było jakby takim paliwem dla nich. Więc myślę, że sam charakter tego działania, tego procederu narzuca pewne rozwiązania, ale też fakt, że na przykład Brytyjczycy zdecydują wyjść z Unii, nie oznacza końca świata. Przecież mamy też wielu obywateli, wiele firm, które są zależne od tych wspólnych porozumień, wspólnych umów, więc będzie trochę bałaganu, no ale tak to wygląda. No, jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to ono trafia oczywiście do pani Sylwii Kauffmann, bo ona dużo wie na temat Azji Południowo-Wschodniej, a to pytanie dotyczy oczywiście Chin. To jaki to ma wpływ na naszą sytuację, na integrację Unii i tak dalej, ten noszący wpływ Chin? Oczywiście, bardzo miał pan tutaj, słusznie pan zauważył, że rośnie rola Chin. Jest to jeden też z tych czynników, które przyczyniają się do tego lęku, rosnącego niepokoju w krajach rozwiniętych. Pracownicy, siła robocza w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej Europejskiej mają takie poczucie, że tracą swoje miejsca pracy, bo rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ale nie wszyscy tracą pracę. W Chinach, w innych wschodzących gospodarkach tak naprawdę globalizacja przynosi ogromne korzyści i są liczby, które to potwierdzają. Nie wiem, ile milionów, czy też setek milionów Chińczyków w tej chwili już weszło do klasy średniej, ale w jakiś sposób jest oczywiście pewne uproszczenie, że nasza strata jest ich zyskiem, czy też odwrót, ale w jakiś sposób jest to takie zjawisko, które faktycznie wpływa w znaczny sposób na Europę. Widzimy negatywne konsekwencje, ale nie widzimy pozytywnych aspektów, czyli takich jak wzrost gospodarczy w Chinach, który przecież jest również jakimś czynnikiem wpływającym pozytywnie na nasze gospodarki tu w Europie, bo przecież mówimy o wzroście dynamicznym handlu i tak dalej. Natomiast argument na korzyść Europy jest następujący. Dlaczego nawet Niemcy, które mają 80 milionów mieszkańców, ogromne PKB, Dlaczego są osamotnieni w tych relacjach z Chinami? Dlaczego tutaj nie dołączają do nich Włochy, Hiszpania i tak dalej? Musimy przecież mówić jednym głosem. Musimy tworzyć spójny blok, żeby wejść w dialog z Chiną. 500 milionów konsumentów przecież tam mamy na tym rynku, więc musimy rozmawiać z nimi, jak oczywiście z równorzędnym partnerem, ale jednym głosem. Teraz przejdę do Iwana. To jest pytanie, które zaczęło się od referendum, no a potem była uwaga ze strony pana ministra Onyszkiewicza, czyli mamy tych starszych członków Unii Europejskiej, nie tylko założycieli, no i problemy związane z demokracją w łonie Unii Europejskiej, te różnice między krajami, bo mamy te kraje, dla których Unia Europejska była zawsze decyzją o charakterze merkantylnym. Członkostwo było podyktowane takimi względami merkantylnymi, ale też były te kraje, dla których to był bezpieczny azyl, ucieczka od ich własnych problemów na szczeblu krajowym. No i o tym też tutaj pisałeś o Hiszpanii. Hiszpania to problem, Europa to rozwiązanie. Iwan, do ciebie należy głos. To jest, będę tutaj bardzo bezpośredni. Otóż po pierwsze mówi się o tym, że jest takie pragnienie, popyt na uczestnictwo, na partycypację, ale nie ma empirycznych dowodów na to. Mamy rzeczywiście referenda, w których ludzie w ogóle nie głosują. Wiedzą państwo, ile osób wzięło udział w referendum na Ukrainie, czy w referendum dotyczącym Ukrainy w Holandii? Bardzo niewiele. I tak naprawdę jest to taki instrument dla elit, żeby rozwiązać swoje problemy na poziomie krajowym, a raczej niż cokolwiek innego. Za tym niewiele innych rzeczy stoi. I tutaj była też mowa właśnie o strategii Camerona jako przykład tego. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tej chwili mamy kryzys demokracji. Była mowa o populizmie oczywiście, ale mamy też do czynienia z takimi patologicznymi zjawiskami i one mogą nie zniknąć. Myślę, że będziemy mieć teraz takie uzgodnienie interesów różnych partii. Na przykład w Austrii były te wybory prezydenckie i to, co jest interesujące w tej chwili, to jest to, że kraje są podzielone, ale w sposób bardzo konsekwentny. Już ten podział na lewo i prawo nie do końca działa, ponieważ pracownicy poszli w prawo, dlatego że w tej chwili mówimy o globalizacji, oczywiście mówimy o tych kwestiach polityczno-społecznych i te globalizacje i te wszystkie aspekty działają na ich korzyść. No i zatem mówimy tutaj o pewnym zeitgeistie i mamy taki określony typ wyborców, lepiej najlepiej wyedukowani, głównie są to kobiety, to są ludzie, którzy chętniej zagłosują na opcję globalizacyjną, ale mamy też inną część populacji, także trochę osób, pracowników i tak dalej, że to kraje, narody powinny nie tylko dać opiekę społeczną i finansową, ale też pewną kulturową tożsamość i widzimy to w Stanach Zjednoczonych, bo to jest właśnie profil tych, którzy głosują na, popierają Trumpa. I w Europie akurat widzimy to, że Unia Europejska opierała się na szczególnej formie liberalnej demokracji, która zrodziła się z zimnej wojny i ma szczególne cechy. Po pierwsze ten podział na lewo i prawo, po drugie zachodnia polityka polegała na tym, że na przykład pewne rzeczy załatwia państwo, to znaczy dla nas jest tak ważna relacja ze Stanami Zjednoczonymi, że nie będziemy oddawać decyzji w tej sprawie wyborcom. Czyli tak naprawdę budżet deficytowy, deficyt budżetowy ujęliśmy w konstytucji. To wszystko i to jest taki rodzaj polityki opartej na pewnej tożsamości. Mój problem z referendum polega na tym, że nie tylko może po prostu tutaj być zły wynik przez nas niepożądany, bo w wyborach może to samo mieć miejsce, ale Unia Europejska nie może być Unią referendów, ponieważ referenda nie dają możliwości negocjacji. To, co robi referendum, to jest jakby zabieranie pola tym negocjacjom. W Europie. Każdy kraj, który chciałby wydostać się z jakiejś wspólnej polityki, po prostu zorganizuje referendum na ten temat. Jeżeli będzie chciał odejść od pewnej wspólnej unijnej polityki, na przykład jeżeli byłoby referendum na temat kary śmierci w Bułgarii, na pewno 70% pogłosowało w tym referendum. Więc z tego punktu widzenia myślę, że możemy mieć pewien taki silny konsensus na pewnym poziomie, bo poziom przedstawicielstwa i uczestnictwa to są dwie różne sprawy. To jest jeden z bardzo interesujących zjawisk. W całej Europie widzimy populacje, które nie ufają politykom i jednocześnie są gotowe przekazać władzę konkretnym liderom politycznym, nawet ignorując rozdział władzy, ponieważ zaczynają wierzyć w to, że rozdział władzy to alibi tych osób, wymówka, dlaczego pewnych rzeczy nie mogą zrobić. Dlatego jest większy popyt na to, żeby pojawił się ktoś, kto przejmie tę odpowiedzialność, kto zdecyduje w imieniu tych ludzi. Bo jeżeli ludzie będą chcieli o wszystkim sami decydować, będziemy mieć referendum w każdej sprawie. I to będzie łatwiejszy sposób, żeby uniknąć odpowiedzialności. I moja ostatnia uwaga jest taka, żeby znowu uzasadnić istnienie Unii Europejskiej. To nie jest to samo, co uzasadnienie słuszności istnienia konkretnych państw, narodów. To jest pewna mrzonka. Bo przecież mamy jakiegoś prezydenta Unii Europejskiej i mamy ludzi, którzy mówią w zupełnie innych językach. Dla mnie to jest dobre jako pewna sytuacja konferencyjna. Tak może być na konferencji, ale czy może działać tak jeden organizm? Zatem jest to fikcja swego rodzaju. Philip Roth, i chciałam tutaj Państwu powiedzieć, co on kiedyś mówił. Otóż mamy taki garnizon w pewnym momencie. Mamy 1914 rok, mamy dwóch oficerów najbardziej lojalnych wobec imperium i pojawia się telegram o zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. I jeden z węgierskich oficerów zaczyna mówić po węgiersku do swojego kolegi i inni stają się trochę nerwowi. Słoweński oficer, który nie może zrozumieć to, o czym mówi ten Węgier, mówi: proszę was, mówmy tylko po niemiecku. I to jest ten problem, że w chwili kryzysu wszyscy zaczynają mówić we własnych językach, toczyć własne debaty i mówienie tylko po niemiecku już nie działa. To jeszcze teraz tutaj oddamy głos panu, który siedzi po prawej stronie i nie kontroluje już, tak? Politechniki Warszawskiej. Chciałem zadać konkretne pytanie i dwie uwagi przedstawić. Otóż chciałem zapytać, czy Państwo widzą jakieś takie konkretne sukcesy, które Unia mogłaby odnieść, które by jakby to zaufanie mogło pomalutku, krok za krokiem dalej budować. O czym myślę? No na przykład wiem, że był niedawno przewodniczący Parlamentu Europejskiego na Cyprze. No i na przykład widać z tej wizyty, że no chciałby zjednoczyć Cypr, co byłoby jakimś sukcesem. Negatywnym przykładem jest Islandia, bo już wydawało się, że Unia będzie miała dostęp do Arktyki właśnie, a tutaj nie ma. Więc czy jest jakiś taki sukces, który mógłby być początkiem drogi do sukcesu większego, do odbudowy zaufania? Druga uwaga dotyczy roli tych krajów założycielskich. To chcę przypomnieć, że chyba największa taka mobilizacja to była związana z Unią Gospodarczą i Walutową, niezależnie jak ją dzisiaj oceniamy, ale wtedy to było właśnie tak, że Włochy chciały koniecznie być w gronie tym elitarnym, bo jako kraj założycielski. Hiszpania chciała udowodnić, że jest taka jak kraj założycielski, też się starała. No i już kończę, że no, dla mnie jest pewnym rozczarowaniem obecna obrona Schengen, bo wydawałoby się, że Schengen ma bardzo mocne podstawy takie społeczno-gospodarcze, bo kapitał na tym bardzo zyskuje, są społeczności transgraniczne, które z tego bardzo korzystają, no i społeczeństwa podróżują, ale raczej nie widać takiego jakiejś presji na rządy, żeby broniły Schengen. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz mikrofon idzie tutaj na dół. To było drugie pytanie i trzecie później do góry. Dobrze? O, bardzo proszę. Stanisław Strasburger, dzień dobry. Znaczy mam pytanie, bo Państwo sporo mówili o tych różnych negatywnych jakby zjawiskach, nacjonalizmach, powrotu do państwa takiego właśnie nacjonalistycznego, narodowościowego. Ale są jednak zjawiska w Europie odwrotne. Znaczy mamy z jednej strony takie ruchy polityczne jak na przykład Podemos, które rzeczywiście próbują stworzyć jakąś nową narrację, no nie tylko dla regionów jakby w Hiszpanii, samej Hiszpanii, ale też dla Europy. A z drugiej strony właśnie mamy takie zjawiska, o których troszeczkę już panowie mówili, właśnie tych przesunięć w ramach identyfikacji politycznych, no na przykład sojusze, nie wiem, zielonych z chadekami w Niemczech, prawda, Badenia-Wirtembergia powiedzmy. To są zjawiska, no, z których można byłoby być może wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, czy przynajmniej aspekty dla właśnie tego, co się w Unii Europejskiej teraz dzieje. I czy Państwo mieliby ochotę po prostu coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy widzą Państwo i gdzie konkretnie? Bo mieliśmy teraz okazję gościć w Warszawie doradcę ekonomicznego z Kadyksu właśnie z Podemos, który na przykład mówił o tym, no, że z jednej strony no, jest ta niesamowita siła i energia w Hiszpanii wyrastająca z tego ruchu, a z drugiej strony doświadczenie właśnie konfrontacji z instytucjami unijnymi, na przykład w kwestii długu właśnie hiszpańskiego, jest bardzo negatywne i frustrujące, jakby takie, że oni wracają potem do Hiszpanii, właściwie mówią, no nie da się, trzeba wchodzić w jakieś kompromisy, których właściwie nie chcieliby swoim wyborcom przekazać. Bardzo dziękuję. I trzecie pytanie jeszcze panu góry, dobrze? Thank you very much. Antoni Adamowicz. Antoni Adamowicz, dziękuję bardzo za tę debatę, która jest bardzo ciekawą debatą. Zwłaszcza chciałbym podziękować panu Krastewowi za jego opinie, które docierają do sedna problemu, można powiedzieć. Dzisiaj mamy bardzo zróżnicowane społeczeństwa w Unii Europejskiej w ramach poszczególnych krajów. Niektóre części są bardziej zinternacjonalizowane, zglobalizowane, natomiast inne są mniej zglobalizowane, zinternacjonalizowane i mają gorszy dostęp do kapitału, także do kapitału. I to jest związane z rosnącymi rozbieżnościami, różnicami pomiędzy poszczególnymi krajami. I cały model ekonomiczny gospodarki światowej także się zmienia. Tak jak Państwo powiedzieli, ci, którzy się czują wykluczeni, wracają do polityki narodowej jako do rozwiązania, ponieważ widzą tylko to rozwiązanie, nie widzą innej drogi na zakwestionowanie aktualnego modelu. Jakie jest rozwiązanie? Profesor Zielonka powiedział, że przekazanie większej ilości siły, kompetencji firmom, NGO-som, miastom przede wszystkim, czy to nie jest sposób na przekazanie większej ilości władzy kapitałowi? Bo jeżeli im przekażemy władzę, no to przekażemy władzę tej części, która jest właśnie zinternacjonalizowana, która bardziej jest wdrożona w ten handel międzynarodowy, w gospodarkę międzynarodową. A co z demokracją? Czy to nie byłoby niedemokratyczne? Czy to nie byłoby źródłem problemu z legitymizacją? No i profesor Zielonka powiedział też o integracji funkcjonalnej. Jak pan postrzega tę możliwość, ponieważ Europejska Unia Elastyczna, takie sformułowanie padło, a przecież byłoby to dosyć groźne, dlatego żeby oznaczało również duże rozbieżności i różnice pomiędzy krajami. Zbliżamy się do zamknięcia tej sesji i teraz będziemy prosić panelistów o odpowiedzi na te pytania, które zostały poruszone przez naszych mówców. No i oczywiście pytanie, czy są jakieś takie nisko wiszące owoce, które można łatwo zerwać, jakieś sukcesy łatwe do osiągnięcia, żeby właśnie pokazać, że Unia ma jednak siłę. Drugie pytanie dotyczące sojuszów, przykładów takich w Europie jak Podemos, ale także w Austrii, we Francji mamy podobne ruchy, które już zyskują duże poparcie. No i trzecie pytanie dotyczyło nowego obszaru, nowego wymiaru relacji pomiędzy krajami, pomiędzy tymi także, którzy dzierżą kapitał, a tymi, którzy go nie mają. I jaka rola w tym wszystkim jest Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska ma szansę stać się takim ciałem polifonicznym, prawdziwie polifonicznym? Zacznę tym razem od Sylwii. No te łatwe sukcesy do osiągnięcia, te owoce, które łatwo zerwać. No Schengen, o tym mówili Państwo. Schengen to bardzo duże osiągnięcie dla Unii Europejskiej i teraz jest ono w obliczu zagrożenia spowodowanego przez kryzys migracyjny. Mówimy, że nie ma kroku wstecz. Zamknięcie wszystkich granic na pewno będzie miało olbrzymie konsekwencje dla obywateli Europy, którzy, jeżeli sobie zdadzą z tego sprawę, to zrozumieją, jaka stawka jest decyzji. Rynek, wspólny rynek, to przecież też jest osiągnięcie. To jest ogromne osiągnięcie. Działa, przecież jest. Strefa euro dla niektórych to nie jest osiągnięcie. Jest też krytykowana, ale na zewnątrz powinni Państwo usłyszeć na przykład Azjatów, którzy mówią o strefie euro. Mówią, jak Wam się udało to osiągnąć. Jak Wam się udało osiągnąć coś tak wspaniałego, ponieważ często my koncentrujemy się na tych negatywnych aspektach. Erasmus chociażby, o tym można powiedzieć w Polsce, jest to bardzo popularny program. Oczywiście dotyka on mniejszości, jakiegoś niewielkiego odsetka społeczeństwa, ale jest to przykład bardzo popularnego i udanego tworu Unii Europejskiej. Jest też kolejna rzecz, czyli ochrona środowiska. Tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, natomiast też są osiągnięcia. Siła normatywna, ta ustawodawcza, można powiedzieć, Unii Europejskiej też została w tym zakresie wzmocniona. Profesor Zielonka, chciałbym powiedzieć, że Po pierwsze, nie ma jednego triku, czy też zdarzenia, które by rozwiązało złożone problemy historyczne, społeczne. Jeżeli ktoś tak mówi, no to musimy bardzo uważać na tę osobę. Po drugie, jeżeli instytucje przestają dobrze funkcjonować, to przyjmuje pole polityka nieformalna. No i to zawsze jest to zła wiadomość, bo ludzie zajmują się na co dzień pracą, żeby po prostu funkcjonować. I widzimy, co się dzieje na spotkaniach dotyczących imigrantów. Niektórzy mówią to, co słyszymy w mediach, a niektórzy po prostu robią swoje, biorą imigrantów do siebie, pomagają im na skalę, na jaką mogą. Jeśli chodzi o kwestie związane z wymiarem społecznym, to nie wiem, na ile tutaj Unia Europejska była pomocna, ale w demokracji jest cały szereg sposobów organizowania się. Pierwszy sposób to jest sprowadzenie obywateli bliżej tego rdzenia, tego centrum, a drugi sposób rozprzestrzenienie władzy. I tak to może działać. Decentralizacja, rozproszenie władzy, przekazanie jej w większej ilości obywatelom. Jeżeli obszar na przykład jest zbyt skomplikowany, przekazujemy te kompetencje do zarządzania, do rządzenia obywatelom. I powiedziałbym, że jesteśmy zamożni i nie mamy wojny w Europie, a to, czego jeszcze potrzebujemy, to odrobina wyobraźni i odwagi, żeby popchnąć sprawy do przodu. I mówmy o tym, rozmawiajmy o tym, naciskajmy na nasze elity, żeby robiły to, co do nich należy, żeby wypracowywały rozwiązania i żeby znajdowały wyjście. Musimy po prostu pracować, współpracować ze sobą. Współpracować także z Unią Europejską. Jeżeli nie będzie to możliwe, no to bez tej Unii Europejskiej, ale także współpracować. Iwan. Chińczycy, jak mają problemy, to sięgają do starych książek. I tutaj można powiedzieć, że to jest ten komentarz a propos alternatywy. Machiavelli mówił, że dla każdego państwa i dla każdego księcia jest dobry czas. Różnica między dobrym władcą a złym władcą jest taka, że dobry władca zbiera tyle kapitału politycznego i finansowego, żeby przetrwać złe czasy. I to jest to źródło legitymizacji. Przechodzenie przez kryzys i przetrwanie kryzysu daje legitymizacji, ponieważ pokazujemy odporność jako instytucja, jako organizacja. I tutaj zgadzam się z Państwem. To, co zdarzyło się w Grecji, to jest, dużo nam pokazuje. Pokazuje także to, o czym Państwo mówili, czyli ta internacjonalizacja. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy na przykład dochodzi do sojuszy politycznych pomiędzy bardziej tradycyjnymi katolickimi organizacjami i bardzo zinternacjonalizowanymi środowiskami. I to się dzieje rzeczywiście na zachodzie Europy, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej nie mamy tego koalicyjnego podejścia, tego politycznej tradycji koalicyjności. Jeśli chodzi o warstwy biznesowe, sfery biznesowe, to po roku 1990 można powiedzieć, że one odeszły do swojego ogródka i tutaj oni nie uczestniczą w tej prawdziwej współpracy. W różnych miejscach zatem te sojusze inaczej będą wyglądać. Ruchy osób protestujących, kolejny temat. Na początku mówili, my będziemy mogli działać w sposób horyzontalny, poziomy. Podemos tak mówił, a teraz jest jedną z najbardziej hierarchicznych, tradycyjnych partii. A więc wątpię, czy ci liderzy charyzmatyczni będą odgrywali dużą rolę, bo oni już weszli w te role właśnie typowo partyjne. Charyzmatyczny lider nadaje kierunek temu, co przedtem nie było zbyt spójne. Ponieważ po wojnie nie mieliśmy alternatywy politycznej, to musieliśmy jakoś zracjonalizować współpracę w ramach różnic i wykorzystywaliśmy także taki język moralizujący, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych był ten język wykorzystywany. I on doprowadził potem do wyjścia na powierzchnię takich osób jak Donald Trump, który jest otwarcie cyniczny. On otwarcie mówi, że jest cynikiem. I to on zdobywa zaufanie ludzi. I to jest właśnie wynik tego moralizowania przez dziesiątki lat. I ludzie tak mówią o Trumpie jako o osobie prawdomównej, o osobie, która po prostu nie moralizuje, nie mówi nic, co wydaje się większości prawidłowe, tylko mówi po prostu swoimi poglądami. To tak wygląda w przypadku wielu liderów politycznych, którzy będą stawać się liderami popularnymi. Musimy to wziąć pod uwagę, kiedy będziemy rozwiązywać problem europejski. Największy problem, który ja widzę, to nie tylko zdobycie popularności przez partie polityczne, ale także to, dlaczego ta liberalna opozycja jest tak nieskuteczna. I tu tkwi jakiś problem i trzeba to pytanie zadawać. Żeby zrozumieć charakter tego kryzysu, trzeba zrozumieć właśnie ten brak mocy opozycji liberalnej. Nie mają, a mianowicie oni potencjału i tych kompetencji, które umożliwiają im lokalne problemy rozwiązywać. Mówię tutaj także o tych elitach, które zasiadają w Brukseli. Bardzo żałuję, że nie mogę zaprosić Państwa do zadawania kolejnych pytań. Nie mam czasu na długie podsumowanie, ale chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Jedną to jest chyba jednak coś, co brzmi jak ostrzeżenie. Iwan napisał blisko rok temu coś, co przez ostatnie miesiące towarzyszy mi nieustannie, kiedy obserwuję wydarzenia polskie. Napisał, będę teraz tłumaczył, Avista, duże projekty nie upadają od strony peryferii. Dezintegracja zawsze bierze się z centrum. Zaczyna się, kiedy zwycięzcy zaczynają czuć, że stają się przegranymi w tym projekcie. Jeśli Polska, przepraszam, to jest Polska, która jest takim istotnym krajem dla Europy. I jeśli Polska, która jest przez wielu postrzegana jako jeden z największych zwycięzców europejskiej integracji, zacznie mieć wątpliwości na temat projektu europejskiego. Wtedy inne kraje, włączając w to Niemcy, będą miały tę samą myśl, kwestionowanie projektu europejskiego. Chciałbym, żeby ta przepowiednia Iwana nigdy się nie sprawdziła, a wyobcowane Niemcy także przez anti-austerity South nigdy z niej nie wystąpiły. You can rely on this. I'm wrong most of the time. So. No, można na to liczyć, bo ja się mylę w większości sytuacji. Na sam koniec. Pytając o to, gdzie są źródła nadziei dla projektu europejskiego, słyszałem przez większość naszego panelu dziś jedną bardzo ważną rzecz. Że to, co prawdopodobnie widzimy, to nie upadek i to nie porażka, a raczej coś, co przypomina rodzaj dezintegracji. Wtedy do głowy przychodziła mi cały czas idea, którą, i teraz daleka pożyczka, którą wielki polski psychiatra profesor Kępiński wprowadził do dorobku nauk psychiatrycznych w Europie. Pojęcie pozytywnej dezintegracji, mając na myśli, że skończyć musi się pewien model integracji i równowagi w strukturze emocjonalno-psychologicznej po to, aby człowiek, aby jednostka mogła zintegrować się wedle innej logiki, ale na wyższym, lepszym i bardziej stabilnym poziomie. Miejmy nadzieję, że to właśnie ta pozytywna dezintegracja, którą widzimy w procesach europejskich, jest tym, o czym pisał Kępiński. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za Państwa obecność i przepraszam za lekkie opóźnienie. Ukradłem Państwu przerwę i proszę dołączyć się do mnie z oklaskami w podziękowaniu za tą wspaniałą dyskusję. Sylvie Kauffmann, Jan Zielonka, Ivan Krastev.